Tak, tak, ja jestem czuciowiec. Ulica Piotrkowska w Łodzi, ja jestem studentką. Idę sobie z Pawłem Wilczakiem, idziemy do kina. Ostatni film, jaki widziałam, to widziałam zjawę i ten film taki był o. Okrzyknięty, ale jakoś do mnie chyba nie za bardzo dotarł w, w takiej formie, jak e, zachwycali się ludzie. Leonardo DiCaprio uważam, że absolutnie jest to wspaniały, rewelacyjny aktor, który może niekoniecznie tą. Rolą e, inaugurował swoją, e, swój kunszt aktorski, bo tych ról zrobił dużo, dużo więcej i, i chyba moim zdaniem fajniejszych. Ale na przykład a propos Leonarda DiCaprio, jak obejrzałam pierwszy raz film, e, Co gryzie Gilberta Greipa i oglądam ten film, lubię, w ogóle lubię takie klimaty. Ja lubię, ja lubię klimaty takiej zawieszonej przestrzeni w filmie i pomyślałam sobie, to jest niesamowite, skąd oni wzięli. Takie dziecko, które jest upośledzone, a tak w ogóle wszystko tam na tym planie jarzy, że on fajnie grawie, kiedy wyczuwa, wyczuwa tą kamerę. Ja w ogóle, on był młodziutki przecież wtedy Leonardo. Wracając jeszcze do zjawy, bardzo fajną rolę i o wiele bardziej podobał mi się tam Tom Hardy. Lubię jego aktorstwo, lubię jego siłę taką, która idzie z ekranu. Bardzo na mnie duże wrażenie zrobił film Lock dla mnie niesamowite wyzwanie. Jestem pod wrażeniem, bo lubię takie doświadczenia, takie nowe eksperymenty, które okazują się fantastyczne, bo film oparty na jednym aktorze, praktycznie na jednym ujęciu, nic się nie dzieje. Facet jedzie, rozmawia przez telefon, widzimy tylko jego twarz, słyszymy ludzi, z którymi rozmawia, a ja mam tak intensywną historię w głowie, Ludzi, których, siedzi, którzy, którzy, y których poznaje życie, faceta, y który przede mną jest, y którego poznaje ży y życie. Uwielbiam takie kino, to samo, y taki eksperyment dla mnie był film 21 gramów. Historia jest opowiadana w bardzo dziwny i nowy sposób dla mnie, ponieważ są, można powiedzieć, trzy wątki, nie ma chronologii, są przerywane wątki, powracane, jest miszmasz, kompletny miszmasz. Mało tego, jeszcze jest zmiana i pomieszanie czasu. Więc oglądamy sceny, które już powinny dawno się dziać, a oglądamy je z retrospekcji, potem oglądamy coś co już było. Natomiast z tego wychodzi taka niesamowita historia, albo nawet powiedziałabym Uaktywnia niesamowicie widza. Ja w tym filmie e, pierwszy raz odczułam, że e, nie jest trzech bohaterów. Czwartym bohaterem jest czas. I e, siła montażu, tak przewrotna, e, dała kompletnie nową wartość opowiadania, bo tak naprawdę najważniejsze jest e, albo równie ważne. Jest opowiadanie w filmie. Ja lubię takie metamorfozy, które e, są dla mnie pod, potężnym zaskoczeniem. Na przykład taki film Monster z Charlie Steron. Ehm, no, niebywały. nie bywały kino, nie bywała kreacja, absolutnie fantastyczna. Dla mnie to było też niesamowite, bo ja oczywiście od razu zobaczyłam, jak ona naprawdę wygląda. Czy naprawdę wygląda tak, jak wygląda? Piękna, przepiękna kobieta 28-letnia, młoda aktorka, z takim, z takim doświadczeniem przekazanym, aktorskim z, taką, no, z takim warsztatem w tej, w tej roli, gdzie człowiek absolutnie wchodzi w tę postać, w to jej ciało, takie, takie, takie obleśne, takie tłuste, takie, takie napęczniałe, ale nie tym, że ona jest tłusta. I oczywiście olbrzymi szacunek, dla, zwłaszcza dla kobiet, które taką metamorfozę przechodzą, bo wydaje mi się, że facetom jest, jest dużo, dużo, chyba łatwiej, a kobiety jednak, chyba to, to jest wie, większy wysiłek, jakieś większe takie przełamanie w sobie. Ale mm, to coś, co w tej kobiecie było, ta, ta ilość zgromadzonej agresji, złości, a z drugiej strony też patrzysz na takiego potwora i widzisz, że Możesz dostrzec w tym nieprawdopodobnie zbitą, obitą, zmiażdżoną gdzieś w środku osobę, która tak obrosła tym, żeby się gdzieś bronić. I takie skrajności, jeżeli można ujarzmić i zawrzeć w postaci, którą się gra, to jest dla mnie absolutne, niebywałe aktorstwo. Dla mnie też niesamowitym zaskoczeniem. Zresztą też przepięknym filmem. Był film, niczego nie żałuję. Marion Cotillard zrobiła tę postać, tę, tę rolę fenomenalnie, zwłaszcza w tej drugiej fazie, kiedy Edith Piaf jest kobietą już niedołężną, starszą. Nie chodzi o historię, historia oczywiście jest tragiczna i, ten, i, i, i cała postać Edith Piaf jej nieprawdopodobny, urzekający, wyjątkowy. Boski śpiew yy, wzrusza, ale yy, żeby pokazać ten proces umierania tej, tego człowieka, który jest tak yy, skaleczony życiem, poobijany o tak nieprawdopodobnej wrażliwości i sile śpiewania, gdzie tak naprawdę śpiew jest, jest jak krew, jest sokiem jej życia. I to robi młoda kobieta, młoda, piękna, wysoka kobieta. To dla mnie było niesamowite. Ja już później odtwarzałam ten moment, kiedy ona już w tej ostatnich swoich chwilach życia wychodzi, już jest praktycznie prawie o sztywnych nogach, wychodzi, śpiewa y, 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 piosenkę i y, 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 to jest ten wieczór, gdzie ona praktycznie już nie powinna w ogóle stać. I to jest nieprawdopodobne, kiedy człowiek jest w tę historię w oglądaniu wkręcony, ale to, jak to było zrobione, że widzisz taką malutką, jakąś już powyginaną kobietę. I to jest ta piękna Marion. Oczywiście, no, filmem, który mnie w ogóle poraził, to jest film mojego życia, tak bym powiedziała. To jest film dawno temu w Ameryce. Ulica Piotrkowska w Łodzi. Ja jestem studentką. Idę sobie z Pawłem Wilczakiem, idziemy do kina. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za film. Cztery godziny oglądam ten film. Wracam do e, akademika i jestem w szoku, że pamiętam, że e, mój kolega e, Zbyszek Suszyński przyszedł do pokoju, zobaczył mnie i myślał, że się coś stało. Ja byłam w takim szoku, że pamiętam, że on mi po prostu musiał dwa razy tak... Krwić mi policzki, żebym ja się w ogóle oprzytomniała, e, nie wiem, co się dzieje, co się stało. Ja mówię, nie wiem, obejrzałam film. To jest film, e, który jest dla mnie magiczny, dlatego mówię, że to jest film e, mojego życia, ponieważ ja do tego filmu wracam w moim życiu, a przeżyłam już niebawem pół wieku, ha, ha, ha e, Wracam w jakichś momentach, w jakichś uskoków, w jakichś przemian, w jakichś kroków milowych w moim życiu i nie wiedzieć czemu, nie robię to świadomie, po prostu nagle. Dziś ten film znowu mi się pojawia i znowu go oglądam po raz kolejny to jest uczta. Ten film z przystawkami, z deserem, ze wszystkim, już nawet zmieni na następny dzień. E, taki film o życiu, o, o czymś, co jest. Czym jest życie, jakie to, to jest fascynujące. Fanatycznie fascynujące zjawisko, do którego można non-stop wracać i odkrywać i ono jest nieskończone w swoim odkrywaniu. W każdej porze wieku życia można to oglądać. Każdy wiek widza może znaleźć coś dla siebie, ale coś ja to kocham w kinie. Coś co idzie od środka, coś co porusza naszą podświadomość. Takim reżyserem, który na mnie oddziaływuje, jego, jego sposób opowiadania jest Sorrentino. To jest dla mnie jakieś niesamowite zjawisko. Te dwa filmy, Wielkie Piękno i Młodość. Ja bym to tak powiedziała, jakbym to miała jednym takim jakimś zdaniem zawrzeć, to jest pokazywanie życia naszej podświadomości. Która podsyła nam a, niesamowite skojarzenia, niesamowite um, korelacje myśli, zdarzeń. Może czasem są nielogiczne, e, abstrakcyjne, czasem niezwykle symboliczne, e, tak jak w śnie, ale ile tam jest e, wiadomości, ile tam jest znaczeń, no po prostu cały, jak, jak góra lodowa. Widzimy tylko czubek, a pod spodem się wszystko dzieje. O reżyserach polskich, takich, którzy dla mnie są, można powiedzieć, przeciwstawni. To jest moje myślenie. To jest Andrzej Jakimowski i jego świat, pokazywanie, opowiadania historii, i Wojtek Smarzowski. Bo dla mnie w filmach Andrzeja Jakimowskiego jest takie zawieszenie czasoprzestrzeni, takie bycie nie Niemym obserwatorem rzeczywistości, ale w ten sposób można bardzo dużo zobaczyć i dać bardzo dużo przestrzeń dla widza, któremu historię się opowiada. Ja miałam przyjemność właśnie grać u Andrzeja i u niego się gra, nie wiedząc, że się gra. On po prostu chwyta to. Co się dzieje tu i teraz? Pamiętam scenę, kiedy mm, scena, jest straszny upał, środek dnia, ja jestem w jakiejś takiej błękitnej sukience i czekamy na światło, bo były chmury, a musi być teraz słoneczko i czekamy na światło. A ja byłam bardzo głodna i kupiłam sobie z tych domowych wyrobów kindziuka. I ponieważ byłam na tym podwórku, tam był jakiś taki stary stół, ja taka, taka rozłożona na, na, na tym stole i jakieś były szmaty na tym stole, więc ja tego kindziuka sobie tam schowałam i stwierdziłam, że jak będzie przerwa między ujęciami, pach, ja tą kiełbasę tam po prostu zużyję. No i tak się też właśnie stało, ale jak się okazało, to właśnie weszło do, do filmu. No i właśnie to jest to. To jest, ten, to jest moment uchwycenia. W odpowiednim kadrze liścia, który spada, i jak go uchwycisz, i to zostaje. I to jest w takiej formie, pod takim kątem, że ile razy na to spojrzysz, zachwycasz się. A znowu z drugiej strony jest Wojtek Smarzowski, który po prostu wali ci tę rzeczywistość. To jest jak tarcza, masz strzałę, i strzała idzie w zero, w punkt zero. Jest też pokazywanie tej rzeczywistości bez żadnego upiększania. Jest po prostu to, co jest, komuś się to może podobać lub nie, dla kogoś może być to szokujące, ale to jest jak danie w policzek. Jak już dostanę ten strzał, no to, no to, no to przyjmuję go, tak? wiem, że jest. Boli, boli, wiem, nie mogę do tego już dopisać, nawet nie mam czasu dopisywać jakiejkolwiek teorii. Ja po prostu ciałem, ja odczuwam to y, ciałem, zmysłami i wydaje mi się też właśnie tak też odczuwam, Filmy y, Wojtka Smarzowskiego, gdzie one są takie organiczne, że wywleka tak z tego człowieka, pokazuje go takiego, jaki on jest, y, i nawet w tej y, czasem brutalności y, to też jest piękno, bo to też jest część nas. Tylko ktoś to widzi w taki sposób.